Ratuj się kto może, kiedy zjednoczona łże-prawica na wyprzódki z totalną opozycją ratuje polski system edukacyjny, implementując tutaj rozmaite normy eurokołchozowe. Kolejny kamień milowy spadł nam z kosmosu i teraz go tutaj będziemy szlifować, polerować. Kryształ, tak? Kryształ ustawodawczy. Szanowni Państwo, pytanie brzmi oczywiście po co? Żeby nie powiedzieć po jaką... Zlikwidować środkami prawno-administracyjnymi szkolnictwo zawodowe, po czym rozwiązywać ten problem, który zaistniał, kiedy się je zdemolowało. Szanowni Państwo, po co ujednolicać? Na kontynencie europejskim siłą naszą przez wieki była różnorodność. Cytując klasyka, Włosi wymyślili renesans, a w tym czasie Szwajcarzy zegar z kukułką, prawda? I komu to przeszkadzało? Jak zastosować takie normy, to nikt niczego nie wymyśli, bo wszyscy będą musieli pracować na te podatki eurokołchozowe, które to wszystko będzie pochłaniało. Dziękuję bardzo. Także żadnych więcej pytań. Oczywiście cała wasza praca tutaj jest, szanowni państwo, rozwiązywaniem problemów, w których tworzeniu tak jest. Uczestniczyć. Pani poseł Marta Wcisło.